Sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki nadano imię wybitnej polskiej aktorki pochodzącej z Tczewa, Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Krystian Nechrebecki postanowił uhonorować wybitnych tczewian związanych z kulturą. Poszczególnym salom czy pracowniom, jakie niedawno powstały w siedzibie centrum, nadawane są nazwy imion znamienitych tczewian. Sali kameralnej, jaka weszła w skład artystycznego zagłębia, znajdującego się w najniższej kondygnacji budynku, nadano imię wybitnej polskiej aktorki teatralnej i filmowej. Od 26 stycznia sala nosi imię Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Niestety aktorka nie mogła być w Tczewie na uroczystości, bo zmaga się z chorobą. Dyrektor Nechrebecki po odsłonięciu tablicy przypomniał o dokonaniach Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Artystka najwybitniejszych polskich scen, Teatru Starego w Krakowie, Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Ateneum, zagrała w ponad 40 filmach, wśród których są między innymi takie tytuły jak Ziemia Obiecana, Zmory, Sława i Chwała, Korczak, Śmierć jak Kromka Chleba. Gwiazda polskiej kultury jaśniejąca mocnym blaskiem na firmamencie tczewskiego nieba. Uroczystość połączono z wystawieniem na deskach Tczewskiego Centrum Kultury i Sztuki spektaklu zatytułowanego Historia filozofii po góralsku, opartego na bestsellerowej książce księdza Józefa Tischnera. Sztukę w wykonaniu aktorów Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza z Gdyni wyreżyserował Bogdan Ciosek. Opowieść o filozofii została przedstawiona w prostym góralskim stylu, na wesoło i z ludową muzyką. Górale próbowali odpowiedzieć na pytania, jak powstał świat, czym jest człowiek, a czym dusza. Stosy dnem za sparda łówki! Dla mnie poznaki, zwany Talesem z Miletu. Nie ozynił się! Kiego matka nagabywała? Zeń się! Zeń się! Zeń się! O jego dom! Jeszcze nieco! A ty jeszcze próbowała! O jej pędziu! Już nieco! Raz jednego wysył w nocy na grabę. Co by się napoczyło?